Cześć, z tej strony Michał z kanału Magobiologia. Dzisiaj witam Was bardzo serdecznie na następnym odcinku z fizjologii człowieka. Dzisiaj omówimy sobie układ hormonalny. Ten odcinek, znaczy ten temat układu hormonalnego będzie rozbity na dwa osobne odcinki. Dzisiaj opowiemy sobie o hormonach w sposób ogólny i omówimy klasę hormonów tkankowych, a na następnym wykładzie opowiem Wam o hormonach m, takich, które mają działanie ogólne. Zacznijmy zatem od historii, dość nietypowo. Słuchajcie, mamy e, słowo hormon, e, pytanie co to jest, no to zastanówmy się nad etymologią tego e, słowa. E, Pierwszy wyizolowany hormon to jest adrenalina, która została odkryta przez Polaka, którego macie tutaj przedstawionego. Jest to pan Napoleon Cybulski jeszcze w XIX wieku. Jest to bardzo ciekawa postać, mocno związana też z Krakowem. Był on przede wszystkim fizjologiem, ale miał ogromny wkład także w rozwój elektroencefalografii. Natomiast, co, co, co z tą adrenaliną? No słuchajcie, wiemy co powoduje adrenalina? Adrenalina, jak już wiemy, jest ściśle związana np. z układem współczulnym, który mobilizuje organizm w sytuacjach stresowych. No więc nie dziwota, że hormon pochodzi od starogryckiego hormao, rzucam się naprzód, pędzę, ponieważ był on wiązany bardzo mocno z adrenaliną. Nas jednak interesuje definicja, która będzie nam towarzyszyć w rozważaniach teoretycznych. Więc spójrzmy. Z Hormon to jest substancja wydzielana do płynów ustrojowych, modyfikująca czynności swoistych komórek docelowych. Zauważcie, że definicja ta nie precyzuje w żaden sposób, jaki charakter chemiczny mają hormony. Dodatkowo, co to znaczy, że hormon jest swoisty? Hormon to będzie substancja, która będzie łączyć się z. Konkretnym receptorem w błonie komórkowej bądź w, cyto, w cytoplazmie danej komórki. Czyli hormon będzie pasował do konkretnego jednego typu receptorów. Nie będzie pasował do żadnego innego, i stąd tutaj mamy tą swoistość. Po prawej macie przedstawiony hormon wzrostu, o którym będziemy mówić na następnych zajęciach. No dobra, no to słuchajcie, zawsze mówiliśmy sobie o tym, jak, jest, jak są zbudowane układy. No w przypadku układu hormonalnego nie ma takiej integralności tych wszystkich układów, to znaczy, one, znaczy tych wszystkich części tego układu, one nie są połączone z żadnymi naczyniami charakterystycznymi dla tego układu. Natomiast możemy wyróżnić dwie części, tak naprawdę, które ten układ budują. Są to gruczoły do o których zapewne już kiedyś słyszałeś, słyszałaś, oraz komórki do No to zacznijmy od tych pierwszych. Gruczoły do inaczej gruczoły endokrynowe. Gruczoły endokrynowe czy dokrewne to będą narządy, które będą wydzielać hormony bezpośrednio do płynów ustrojowych. Często to będzie po prostu krew lub limfa, może być to także płyn tkankowy, a nawet szczelina synaptyczna. Należy do nich np. tarczyca, którą widzicie na schemacie, grasica, szyszynka, nadnercza i wiele innych, o których będziemy mówić w następnym odcinku. Wyróżniamy też komórki dokrewne, które nie tworzą skupisk, które możemy nazwać gruczołami. Są one bowiem rozproszone w wielu narządach, takich jak na przykład serce czy nerki, struktury przewodu pokarmowego więc o tych strukturach dzisiaj będziemy szczególnie dużo mówić. Niektórzy wyróżniają jeszcze tak zwany. Układ neuroendokrynowy, który wchodzi w skład układu hormonalnego, należy do tego układu m.in. pod wzgórze. To jest element międzymózgowia, o którym mówiłem na odcinku o układzie nerwowym. Jest to swoisty łącznik, to znaczy podwzgórze, pomiędzy układem nerwowym i hormonalnym. My jednak będziemy sytuację upraszczać i traktować podwzgórze jako normalny gruczoł. Tak czy siak, chcę, żebyście zapamiętali, że układ nerwowy i hormonalny są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Ja jeszcze będę to zaznaczał w następnym odcinku. No bo co będzie wpływać na wydzielenie hormonów w komórkach gruczołowych i gruczołach? Oczywiście będzie to autonomiczny układ nerwowy, ale nie tylko. Dowiemy się na następnym odcinku, że aby zmusić taki no, chociażby rdzeń nadnerczy do wydzielenia swoich hormonów, możemy użyć także innych hormonów. Tzw. hormonów tropowych przysadki mózgowej. Nie, nie wyprzedzajmy jednak faktów i powiedzmy więcej o podstawach. Wiemy zatem, że mamy układ hormonalny zbudowany z gruczołów dokrewnych, z komórek dokrewnych rozproszonych w wielu narządach. Spójrzmy zatem na przekrój jelita cienkiego. Zwróćmy uwagę na tak zwane komórki enteroendokrynowe, które będą właśnie odpowiedzialne za produkowanie i wydzielanie hormonów jelitowych, np. sekretyny, o której dowiecie się więcej dzisiaj. Czyli widzicie, mamy jelito i mamy jakieś komórki, które nie tworzą tutaj żadnego gruczołu do tylko są po prostu w tym narządzie rozproszone. Dobrze, wiemy już, gdzie są produkowane hormony, no to teraz czas na to, co biologia lubi najbardziej, czyli podziały. Pierwszy podział hormonów, który poznamy, bierze pod uwagę sposób transportu hormonu w organizmie po jego wydzieleniu. No więc po pierwsze wyróżniamy wydzielanie endokrynowe, w którym mamy komórkę wydzielniczą, która wydziela hormon dostający się do krwi, widzicie tutaj naczynie krwionośne, a następnie ten hormon trafia do komórki docelowej, to znaczy nie musi do niej wnikać, po prostu może się połączyć z jakimś receptorem w błonie komórkowej, a jeśli ma odpowiednią budowę chemiczną, o której będę dzisiaj jeszcze mówił, to może wniknąć do, do cytoplazmy i tam się dopiero e, związać z receptorem. Hormony, które charakteryzuje wydzielanie endokrynowe, wywołują w tej komórce powolne, lecz długotrwałe zmiany. No i te komórki tutaj mamy komórkę tą wydzielniczą i komórki docelowe w przypadku wydzielania endokrynowego, przez to, że mamy naczynie krwionośne, mogą być wobec siebie bardzo daleko w organizmie, w danym ustroju. Dalej mamy wydzielanie neuroendokrynowe, bądź jak kto woli, neurokrynowe, w którym mamy wydzielanie hormonu do szczeliny synaptycznej, która kontaktuje się z komórką docelową. W tym przypadku mamy jakieś komórki mięśni gładkich. W taki sposób właśnie przez wydzielanie neurokrynowe, kontaktują się ze sobą właśnie pod i przysadka mózgowa, o których będziemy więcej mówić na następnym odcinku. Ciekawymi procesami są wydzielanie parakrynowe i autokrynowe. W tym pierwszym przypadku komórki kontaktują się ze sobą hormonalnie w obrębie jednego narządu, wydzielając hormony do płynu tkankowego. Wydzielanie autokrynowe skutkuje regulacją funkcji komórki, która wydzieliła hormon. Czyli widzicie, że mamy wydzielanie hormonu, i ten hormon łączy się z receptorem tej samej komórki, która ten hormon wydzieliła. Nie jest to niestety jedyny podział hormonów stosowany w biologii. Bardzo ważne jest również rozróżnienie hormonów ze względu na miejsce i zakres ich działania. Wyróżniamy hormony miejscowe oraz hormony tkankowe, o których będę zbiorczo w tej prezentacji mówił, jak o tkankowych, gdyż istnieje między nimi bardzo wąska granica. Więc oba te typy hormonów miejscowe i tkankowe będą wydzielane przez komórki gruczołowe, a nie gruczoły dokrewne. Różnica pomiędzy nimi jest taka, że hormony miejscowe, jak sama nazwa wskazuje, działają w bliskim otoczeniu swojego wydzielenia, a hormony tkankowe mogą przechodzić do krwi i płynąć z krwią dalej. Ale rzadko kiedy spotykamy się z hormonami tkankowymi, które nie działają miejscowo, stąd pozwoliłem sobie zastosować takie ujednolicenie w tej prezentacji. Na schemacie macie przedstawioną prosta glandynę oraz gastrynę, o których za chwilę znacznie więcej. Mamy jeszcze hormony o działaniu ogólnym, które są wydzielane przez gruczoły do do krwi i w ten sposób dostają się do komórek docelowych. To jest na przykład tyroksyna produkowana w tarczycy, no i o niej dowiesz się więcej z następnego odcinka. Być może najważniejszy z punktu widzenia matury jest jednak podział hormonów ze względu na ich budowę chemiczną, bo determinuje ona ich mechanizm działania. Zasadniczo wyróżniamy dwa rodzaje hormonów: białkowe hormony oraz hormony steroidowe. Istnieją jeszcze hormony peptydowe i pochodne aminokwasów, natomiast my zastosujemy taki podstawowy podział na hormony białkowe czy tam peptydowe oraz hormony steroidowe. Jeśli przypomnicie sobie budowę białek, to zwróćcie uwagę na to, że są one związkami w przeważającej części polarnymi. A jaka jest błona komórkowa? No, błona komórkowa jest niepolarna, bo ma rdzeń zbudowany z fosfolipidów, związków niepolarnych. Więc takie hormony będą wiązały się zawsze recepto z receptorem w błonie komórkowej, bo nie będą w stanie wniknąć do środka komórki. Rozumiecie to no tak, jakbyście chcieli rozpuścić wodę w oleju. No, nie da się. Ten hormon będzie musiał się połączyć z receptorem w błonie komórkowej. Zatem taki hormon będzie wiązał się z receptorem w błonie komórkowej, a następnie to związanie będzie powodowało czy wywoływało kaskadę reakcji w komórce prowadzącą do zmiany aktywności komórki. Ta zmiana aktywności komórki będzie polegała na zmianie aktywacji konkretnych enzymów. Dla ciekawskich powiem, że to się będzie bardzo często wiązało z fosforylacją danego enzymu przez jakąś kinazę białkową. A jak, to, jak, a, jak, a jak działa hormon steroidowy? No, on jest niepolarny, więc przenika przez niepolarną, możemy rozpuścić olej w oleju, więc niepolarna substancja, jaką jest hormon steroidowy przenika przez niepolarną błonę komórkową i łączy się z receptorem, ale już w samej cytoplazmie. Taki kompleks hormon-receptor migruje następnie do jądra komórkowego, widzimy to tutaj, gdzie aktywuje transkrypcję swoistych genów, także zmieniając aktywność komórki. Zauważcie, że hormony białkowe działają na enzymy, które w komórce już się znajdują, a hormony steroidowe dopiero prowadzą do produkcji tych enzymów, poprzez np. inicjację transkrypcji danego genu, który koduje nam to białko enzymatyczne. I tyle. Zanim przejdziemy do hormonów tkankowych, niezwykle ważnym zagadnieniem w omawianiu układu hormonalnego jest jeszcze zagadnienie sprzężeń zwrotnych. Pamiętajmy o tym, że celem układu hormonalnego, jak i każdego układu naszego ciała, jest utrzymanie tzw. homeostazy, czyli stałości środowiska wewnętrznego. Jest to możliwe dzięki działaniu tzw. sprzężeń zwrotnych. W układzie hormonalnym często będziemy mogli wyróżnić, być, być może nie na tym odcinku, ale na następnym na pewno, układ regulujący i układ regulowany. Spójrzmy na schemat. Będziemy mieli na przykład układ regulujący w formie przysadki mózgowej i układ regulowany, którym będzie docelowy gruczoł dokrewny. Czyli przysadka będzie układem regulującym działanie układu regul regulowanego. Ale przysadka będzie układem regulowanym przez wyższy układ regulujący, jakim jest pod wzgórze. OK. No i teraz w przypadku sprzężenia zwrotnego układ regulowany będzie zwrotnie wysyłał sygnał do góry do układu regulującego. Czyli układ regulujący mówi coś układowi regulowanemu, a ten mu odpowiada. Stąd nazwa sprzężenie zwrotne. W przypadku normalnych warunków funkcjonowania organizmów, organizmu funkcjonuje przede wszystkim ujemne sprzężenie zwrotne, gdzie układ regulowany hamuje działanie układu regulującego. Czyli mamy pobudzenie przez przysadkę za pomocą hormonów, na przykład tarczycy, do wydzielania swoich hormonów, hormonów tarczycy, a te hormony hamują wydzielniczą aktywność przysadki mózgowej. Zapewnia to optymalne stężenie hormonów w naszym organizmie. Rzadziej spotyka się dodatnie sprzężenie zwrotne. Funkcjonuje ono przede wszystkim w stanach chorobowych. Polega ono na stymulacji układu regulującego przez układ regulowany. Spotkamy ten mechanizm w takim prawidłowym, że tak się wyrażę, stanie podczas cyklu miesiączkowego kobiety. Dzisiaj omówimy jedynie hormony tkankowe i zaczniemy od serotoniny, czyli związku należącego do tzw. amin biogennych, które powstają w wyniku dekarboksylacji aminokwasów. Serotonina jest produkowana przede wszystkim w błonie śluzowej jelit, gdzie powoduje zwiększenie perystaltyki tychże jelit, a także w trombocytach, płytkach krwi. Jak już wiecie z poprzednich odcinków, płytki krwi są zaangażowane w procesy zasklepiania ran. No, w tym przypadku serotonina będzie powodować zwężenie naczyń, co będzie się przekładało na wzrost ciśnienia krwi. No ale myślę, że zwężenie naczyń w oczywisty sposób kojarzy Ci się z tamowaniem krwi. Uważa się, że serotonina wraz z melatoniną reguluje także nasz sen. Ci z Was, którzy są bardziej zainteresowani biochemią zapewne zauważyli, że jest to pochodna aminokwasu hydrofobowego, mianowicie tryptofanu. No tu mamy dekarboksylację tego tryptofanu i pojawiła nam się jeszcze grupa hydroksylowa przy tym pierścieniu aromatycznym. Kolejnym hormonem tkankowym jest histamina, która także należy do amin biogennych. Jeśli jesteście chętni, dajcie znać w komentarzu, jaki aminokwas histamina Wam Przypomina. Poprawny komentarz tam przypnę serduszkiem. Histamina musi Wam się jednak do matury kojarzyć z reakcjami alergicznymi. Jest ona bowiem wydzielana przez komórki tuczne, czyli mastocyty oraz bazofile, po to aby rozszerzyć naczynia krwionośne w pobliżu ogniska stanu zapalnego, co umożliwia dopływ do tego ogniska większej ilości komórek układu odpornościowego. Uważa się także, że histamina pobudza żołądek do wydzielania kwasu solnego. Jeśli chodzi o przewód pokarmowy, no to tutaj mamy całe bogactwo hormonów tkankowych powstających w ścianach żołądka i jelit. Do tych hormonów zaliczamy m.in. gastrynę, sekretynę oraz cholecystokininę. No, więc, może zacznę od tej gastryny. Gastryna jest produkowana w odźwierniku żołądka przez tak zwane komórki G. Stymuluje ona komórki okładzinowe żołądka do produkowania kwasu solnego, a także wzmaga jego perystaltykę. Sekretyna, która może i powinna wam się kojarzyć z sekrecją, czyli wydzielaniem, jest produkowana w błonie śluzowej dwunastnicy, czyli gdzieś tutaj. I powoduje właśnie wydzielanie przez trzustkę soku trzustkowego bogatego w wodorowęglan sodu. A także pobudza wątrobę do produkcji żółci oraz nabłonek jelitowy do produkcji soku jelitowego. No więc mamy sekretynę, która nam pobudza trzustkę do wydzielania soku trzustkowego bogatego w wodorowęglan sodu. No i mamy cholecystokininę, która będzie produkowana również w jelicie. Ona będzie stymulowała trzustkę do wydzielania soku bogatego w enzymy tym razem. Także będzie powodowała stymulowanie wydzielania żółci, ale to już nas nie za bardzo interesuje. Hormony tkankowe, które występują w przewodzie pokarmowym, zazwyczaj działają loka lokalnie, natomiast nie jest to zasada. No i mamy prostaglandyny, które już gdzieś tam widzieliśmy na dzisiejszej prezentacji. To są. Niezwykle ciekawe i wszechobecne prostaglandyny. One są produkowane praktycznie we wszystkich komórkach naszego ciała. Hormony te są pochodnymi nienasyconych kwasów tłuszczowych, przede wszystkim dwudziestowęglowego kwasu, który się nazywa kwasem arachidonowym. Działają one lokalnie i szybko. One się rozkładają w kilkanaście minut, więc, no, jest to jakoś tam może zrozumiałe. Ich funkcje zależą od narządu, na który działają. Mogą zarówno pobudzać i hamować skurcze mięśni, będą np. stymulować skurcze, skurcze mięśni macicznych przy porodzie, a także będą stymulować np. skurcze przewodu pokarmowego. Mogą także prostaglandyny kontrolować ciśnienie krwi, rozszerzając bądź zwężając naczynia krwionośne. No, i mamy kolejny hormon, ostatni już hormon tkankowy, który obowiązuje nas na maturę. To jest angiotensyna druga, którą już wydaje mi się znamy z wykładu o układzie wydalniczym. Jak być może pamiętasz, mówiliśmy o enzymie reninie, który był wydzielany przez aparat przykłębuszkowy Nerek, który katalizował przemianę angiotensynogenu do angiotensyny pierwszej. Zaś była przekształcona przez następny enzym, AC, e, inaczej konwertazę angiotensyny, do angiotensyny drugiej. E, powoduje ona zwiększenie, to znaczy angiotensyna druga, powoduje ona zwiększenie ciśnienia krwi poprzez skurcz naczyń krwionośnych, a także stymulację wydzielania aldosteronu przez korę nadnerczy. O tym hormonie porozmawiamy sobie więcej na następnym odcinku. <laughs> który wzmaga resorpcję kationów sodowych w nerkach, przez co w ustroju zatrzymywana jest także woda, co również przekłada się, jak myślę, e, rozumiecie, na wyższe ciśnienie krwi. Dla osób zainteresowanych zdecydowałem się omówić dwa dodatkowe hormony. Pierwszym z nich jest kalcytriol, nazywany również 125 dihydroksy Kalcyferolem to jest pochodna witaminy D3. Jest to hormon steroidowy, który również jest produkowany, znaczy już nie przez aparat przykłębuszkowy, natomiast jest produkowany w nerkach i to jest hormon, który jak pewnie wam się kojarzy witamina D3, no to jest jakaś tam pochodna, powoduje on wzmożone wchłanianie wapnia w przewodzie pokarmowym, co skutkuje mineralizacją i wzmocnieniem kości. Hamuje on także, to znaczy kalcytriol, hamuje także wydzielanie parathormonu przez przytarczycę. O tym hormonie też sobie porozmawiamy na następnym odcinku. Ten hormon będzie powodował uwalnianie wapnia z kości, więc mamy tutaj taką też sprzężenie zwrotne pomiędzy tymi dwoma hormonami. No i ostatnim hormonem który, tkankowym, o którym będziemy mówić jest ANP, czyli przedsionkowy peptyd natriuretyczny. To jest hormon, który jest niezwykle krótkim peptydem. Macie go przedstawionego tutaj na schemacie. Możecie napisać też, co tutaj mamy za oddziaływanie, zaznaczone w tym miejscu. Jak sama nazwa wskazuje, będzie on produkowany w przedsionkach serca. Jest on wydzielany w reakcji na duże stężenie jonów sodu i wysokie ciśnienie krwi. Powoduje on wzmożone wydalanie wody w nerkach, czyli diurezę, no oraz właśnie tą natriurezę, czyli wydalanie tych jonów sodu, których jest za dużo w naszym organizmie, z moczem. Skutkuje to oczywiście obniżonym ciśnieniem krwi, czy obniżeniem właśnie ciśnienia krwi. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za, za uwagę. Zapraszam na naszego Facebooka oraz Instagrama, a my się słyszymy w następnym odcinku o układzie hormonalnym, gdzie porozmawiamy sobie o tych najbardziej znanych hormonach, które nas na maturę szczególnie interesują. Do usłyszenia, cześć.